No, witam. Halo, ja nazywam się Czesos Czechiński. Aż mam kurwa tyle imion, że nawet sam nie wiem, jak już się nazywam. Powiedzmy, że Czesos Czechiński i że w kolejnym odcinku was witam z tego Fallouta 3. Możecie zostawić łapkę w górę. Jak widzicie, stary setup. Słuchajcie, wracamy do korzeni. Jest bardzo dawno nie nagrywałem, ponieważ rozjebałem te słuchawki. Mi się nie chciało nic. Ogólnie, słuchajcie, bo co tu się dzieje, bo w sumie dawno... Może... Ty, pod kontrol to ja tak potrafię? Ty, nie wiedziałem. Słuchajcie, muszę wam wytłumaczyć, co tu się dzieje, co tu się działo ostatnio. Bo dzieje się taka sytuacja, że słuchajcie, jesteśmy, jak widzicie, gdzieś tutaj. Widzę też, że mam lagi. Dlaczego mam lagi? Halo? Dobra, wyłączyłem wszystko na kopie i powinno być dobrze, bo się, słuchajcie, nie grałem dawno i ostatnio z tego co pamiętam, od razu z plus 30 FPS pochciam. Słuchajcie, nie grałem dawno i sytuacja wygląda tak, ale widzę, że mam wrażenie, że wam laguje. Dobra, sorry, jakby coś było źle, ja obejrzę sobie ten odcinek później. Siema. Słuchajcie, jesteśmy tam, bo skończyliśmy, jak właśnie wbiliśmy do tej bazy. Ja wysadziłem chłopa i biegłem tam dalej. Jesteśmy ze 2 godziny później dosłownie. I ja tu pozabijałem, wbiłem do tej bazy, bo to było proste zabijanie chłopów, znaczy proste, to akurat było w kurwę ciężkie i robiłem to z 4 godziny. I jestem tutaj jest terminal łącza satelitarnego, bo musimy pierdolnąć satelitą prosto tutaj w tą bazę i właśnie to zrobimy. Pyk. Sprawdź stan satelity, nawiązano połączenie satelitów, napęd awaria. Wszystko git, sprzęt ładunkowy, wyrzutnie ok. No dobra, tego owego. Sprawdź ładunek. Pierwsza salwa głowic wystrzelona, coś tam, 5. Aha, okej. Załaduj. Wystrzel. Kurwa, i teraz gdzie strzelać? Gdzie ja mam strzelać? Rivet City, nie pierdol, że mogę w Megatona. No brawo, Eryk, debilu. Czesław. Kurwa, poczekajcie, nie wiem, że mogę w Megatonę dupnąć. Mogę? Nie mogę. Czy w Cytadole chcę? Nie wiem, czy chcę. To chyba Cytadela. O, w platformę też mogę wypierdolić. To nie wiem, w co ja kurwa chcę strzelać, ty. Co ja chcę strzelać? Chyba w platformę. Wystrzel. Kurwa, potwierdź. Dobrze? Zyskuję karmę, zajebiś. Dobra, i teraz uciekamy generalnie. Którędy? To coś, bo już dawno nie grałem i tak nie wiem, kurde, tak dziwnie się nagrywa, słuchajcie, wam powiem jak tak dawno, no co 2 tygodnie ogólnie. Nie dość, że słuchawki mi się zjebały, to nie miałem humoru i ten... Nie ma co nagrywać, jak się nie ma humoru, bo to tam... Do kitu jest, jak nie masz humoru i udajesz, że jesteś szczęśliwy, to tak nie ma co, słuchajcie. Ja dzisiaj tak akurat mam ochotę, nie mam co robić. Też zawsze jak nagrywam, to no skupiam się na nagrywaniu i tak nie skupiam się na innych rzeczach i tak łatwiej ogólnie. Się nie skupiam na innych rzeczach. Nie wiem, czy nawet coś czuję, że moje słowna... O! Tozym ze sobą... Co ja dzisiaj... 1, 2, a specjalnie słuchajcie, nie, muszę pozbierać myśli, bo specjalnie słuchajcie dzisiaj tego. Ale mam tu syf. Tu mam miejsce na myszkę to jest 10 cm, a podkładkę mam z 60. Po co mi taka podkładka, jak na tej podkładce jest 14 pendrive'ów, cukierki, opaska, kubek, 2 dzbany, skitu, tabletki. To jest grane. Dobrze idę? No jak zwykle za zbanie coś. Gdzie ja mam kurwa iść? No przecież... A specjalnie sobie zostawiłem, słuchajcie, ten segment na dzisiaj właśnie, żeby to nagrać. Bo pomyślałem, że będzie fajnie i zapomniałem, gdzie tu się wychodzi. Tutaj, proszę bardzo. Zajebiś. No. To mam nadzieję, że dobrze uderzyłem. Ło kurwa mać. Łocie dupie. Już? O, no to chyba gitas, co? Proszę mnie tutaj nie pierdolę śmigłowcem. No, więc misja została wykonana dla naszych ziomków. Noba wygląda znacznie lepiej. Boję się powiedzieć, że sobie poradzisz. Prawdę mówiąc, zupełnie mi to. Nie wiem, co powiedziała. Znaczy mnie właściwie, bo to ja w sumie skasowałem zyski. Mhm. Hmm. Ale se fusy zjadłem koks. Jak tu się wchodzi? A, aktywacja po prostu. No dobra. No i tak to się dzieje, widzowie. Dużo rzeczy się dzieje. A zarazem mało. I tak też czasu. W sumie to nie miałem czasu nawet. Ale świetnie, jest tak super, że ja czasem po prostu, wiecie, odcinki codziennie są super. No to nie jest problemem, wiecie. Znaczy... Bo to się tak wydaje, nie? Że 40 minut człowiek poświęci na to, żeby nagrać odcinek. Ale kurwa, youtuberzy. Nie? Miniaturka. Kolejna godzina. Tagi. O kurwa. Tagi. Co trzeba dodać, słuchajcie, tagi. Opisy, kurwa, odpisać komentarze, dodać do playlist, dodać playlisty, nie pomylić tu, ci YouTube napisze, że miniaturka, kurwa, ci ściąga film, bo jest nieodpowiedni na ich platformę. Musisz montować, kurwa, zmieniać. To jest naprawdę pojebana akcja, jak się tak robi codziennie filmy, bo to strasznie dużo się dzieje. Chyba sobie odpuszczę, słuchajcie, bo teraz miniaturki, miałem również do Fallouta robić osobne miniaturki. Zrobiłem naprawdę dużo tych miniaturek, ale to jest cały pierdolony dzień poświęcenia na miniaturki. To jest, kurde, za dużo. To jest za dużo, nie mam tyle czasu, żeby poświęcić cały dzień na jedną serię, nie? Poświęcasz cały dzień na miniaturki. No. No jest strasznie dużo czasu. Tak naprawdę jest super, jak się robi miniaturki. Więcej osób to obejrzy, jak masz customowe miniaturki do każdego tego. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś taki właśnie, że tam tu cicochy dasz, czy coś, jest koks, ale no jest, jeśli chodzi o tego, to jest mnóstwo czasu. Mnóstwo, bo to musisz wybrać z filmu odpowiedni fragment, wyciąć, wiesz, dodać napis, patrzeć, który, jak się będzie wyglądać napis gdzieś tego, owego. A, kurwa, to nie te słuchawki. I mikrofon powinienem mieć dalej, sorry widzowie. Ja tak czasem zwiększam sobie, jak krzyczę, raz mówię cicho, raz mówię głośno. Nie wiem, czy nie jest za głośno, to mówię, ja mam zupełnie inne słuchawki, to zupełnie inaczej się słyszy i to wszystko jest inaczej. I od nowa trzeba wszystko ustawiać. To są te stare, ja rozwaliłem, jak dałem Wiedźmina. Pa. Wtedy coś pękło w nich i dalej było tylko gorzej. Super rośnie. Nie, a już. Dobra, pogadamy z nią. Nie, no jak? To jest najlepszy właśnie, tak jest strasznie dziwnie, teraz mi się przypomniała. Teraz się zestabilnie, ale ja mam kurwa ADHD i to tak bez kitu. Czy mogę jeszcze jakoś pomóc, właśnie tak mi się wydaje. Ale tak se zawsze żartuję, ale zawsze muszę stukać nogą. Zawsze. Oprócz teraz akurat nie wiem, co się stało. Teraz nie muszę. No, więc jak tego to tak strasznie dziwnie wygląda, jak tak robię. Ale jak nogą też macham, to jest moje, jak tupię nogą, to tupię teraz nogą. Nie? Jak robię to wolno, to jak to wygląda. Dziwnie strasznie. Zauważyłem, wyglądał jak dziecko specjalnej troski. Znaczy się wybiliśmy, co? No dobra. Enklawa po kolana. Okej. To będzie dalej z dumą. No to już się tym zająłem. Dzisiejszy odcinek, słuchajcie, widzowie, może być taki 30-minutowy. Właśnie z tego względu, że widzę, że coś tu może być nie grać, że może być za cicho, za głośno i że coś monitor tak jakby laguje u mnie na lewo. Więc odpuszczę sobie dzisiejszy długi odcinek. Nie ze względu, że nie chcę nagrać, tylko ze względu na to, że wolałbym najpierw sprawdzić, czy to wszystko dobrze się nagrywa. Warto jest czasem sobie pooglądać swoje odcinki i no bo wiecie jak jest. Jak się człowiek też samemu nagrywa, to ma gorzej, bo jak nagrywasz, wiesz, z kimś albo masz widzów, którzy na bieżąco ci są w stanie napisać: siema, tutaj laguje, weź to zmień. No to oni są w stanie zauważyć takie rzeczy, a ty musisz oglądać wszystko od nowa, więc często jesteś bardziej podatny na popełnianie takich błędów. Odpalcie sobie 2K jak macie. Powinno się nagrywać 2K. Dzięki profilowi atomowa zmienisz się w grzyb wybuchowy atomowy, gdy twoja żywotność spadnie do 20 lub mniej. Pamiętaj, że wybuchu ucierpią także znajdujący się w pobliżu sojusznicy. Kurwa, to jest ciekawe bardzo, ale... Orędnik wojny. Nie wiem, chyba ten orędnik wojny, bo to są stare te... Komandos też jest fajny, materiały wybuchowe, kurwa, orędnik wojny, lecimy. Też to jest bez sensu, ale chuj, chcę wiedzieć jakie będą rzeczy. Mina kapslowa, pistolet strzałkowy, no i tak i tak. Dobra, czyli nie mamy nic do roboty tutaj. Właściwie... Ty, to koniec? Nie mów, że to koniec, ja do skryby idziemy. Ja, ale ja nawet nie wiem jak to się szło tej. Gdzieś tutaj, co? Chyba tak. Puszczę mojek, nie mów, że to koniec. Enklawa pokonana, czy to nie ma już nic do roboty w Falloutie? Czy to jest odcinek ostatni z Fallouta? Ja się wkurzę. Bo Fallout to jest super gra. Znaczy, można jeszcze te misje poboczne porobić. Typu zbadać tego, jakiś poradnik przetrwania. Właśnie kurwa, czego mi trzeba? Ja bym chciał dostać się do tych palantów, ale nie umiem. To tu? Powiedzmy, że tu. Chyba tu. Coś mi się tak te trzy drzwi kojarzą. A. To nie. Kurde, gdzie to było, ty? Citadela, słoneczne pustkowiec. Citadela, labo... Dobra, chuj, nie będzie to. Dobra, idziemy gdzieś indziej. To co widzowie, ty, nie byłem przygotowany na taki scenariusz. Nie zabiję żadnych butniaków, Gustaw obserwator na platformie rozrodczej w pojemniku. No. Jak mam ich nie zabijać? Zwariowali? Trzeba je tam trzeba siekać, bo nie ma innej możliwości. A to jest tak nudne, już tam byłem. Kurwa, poznaj członków plemienia w katedrze, lecimy. A, nie mam zaznaczone, zajebiście. A, super, źródło ognistych mrówek, to jest to czego mi potrzeba, też nie mam na mapie zaznaczone. No wybitnie, czyli mamy jedną misję do zrobienia. Podręcznik przetrwania się misja nazywa. Wybornie. A na tą misję chociaż raz w życiu bym się przygotował. I odłożył wszystkie niepotrzebne rzeczy i pobrał wszystkie potrzebne rzeczy, więc możemy stąd, czy muszę wyjść? Cytadeli, żeby do Megatony. To była Megatona. Latarenka, refu. Jeszcze te grzyby mogli tam do ten, ale tu już jest tyle roboty. To są takie bardzo małe te rzeczy, ja tak nie lubię. Patrzcie, tu jest rzeczy nieodblokowanych, widzowie, w tym Falloutie. Ja pierchuper. Chciałbym to zbadać, ale to jest... To nie sprawi mi to przyjemności, więc... Nie będę tych rzeczy robił, chociaż zostawię sobie Fallouta jeszcze i raz na jakiś czas może pozaglądam w niektóre lokacje i kto wie kiedy będzie ostatni odcinek, może faktycznie będę przeciągał to jak idzie i będę sobie tam badał i jak znajdę coś fajnego to będziemy się widzieć, ale tu jest kurwa rzeczy. Dobra, uzbrojenie, ciężki miota z ognia. No dobra, odkładam. Dezintegrator obcych, odkładam. Działo Tesli? Kurwa, to jest mocne. Granat. Granaty są średnie, jak mam te działka. Granaty. Karabin. Wygląda jak siekiera, co? Ten plasmowy wyrzucimy, snajperski. Rzucę działo Gatlinga, no to stawiamy, miny wywalam, miny wywalam, miny wywalam. Młoty, nie wiem czy... A, widzowie! Dobra, widzimy się zaraz, jak sobie to wszystko posortuję. Dobra widzowie, jesteśmy, wszystko posegregowane. Wziąłem dużo żarcia. I lecimy. Tu jest ten pomnik i tutaj trzeba coś tu zrobić. Mam jeszcze takie ustrojstwo jak to. Więc to jest. O, takie o. To wziąłem. I idziemy na dół. Czy my chcemy Three Doga? Nie ma chyba nic. Jest jakieś radio lepsze? Nie ma kurwa, jest tylko Galaxy News. Tamten prezydent został zabity. Radia też nie ma. No niestety, zostawiam kurwa tylko Three Dog. No nic, kontynuuję, znaczy idziemy w sensie. Kurwa, teraz jest najgorzej, wiecie dlaczego? Bo ja będę miał, a nie, zrobię taki trik, chyba powinien zadziałać, poczekajcie. Taki jest trik, ustawiam level słuchawek z 3 na 1 i wtedy nic nie słyszę i się nie wystraszę. Ale słyszycie tak samo. Hahaha, widzowie. Dobra. No i właśnie, i to jest problem, i tu nic nie mam zaznaczone. Nie wiem co tu trzeba robić, ty. Tu byłem, wiem. I kurwa, nie wziąłem. Wiadomość dla Teda. Chciałem zobaczyć, wiadomość dla Teda. O kurwa, ile dużych rzeczy. Co to jest już? Obsługi notacyjne, zobaczmy, siostrzysko. Przepraszam. I took too big a risk hiding that fuel for you in the first place. If you do come across an incinerator, please be careful. Anyway, they're shipping me out to some relay station far west of here in the wasteland. I'm afraid I won't be seeing you for a while. Take care and good luck in all your endeavors. Your big brother. Okej. Mięso bierzemy, bo to na helfa. To tu jeszcze jest schemat. Mina kapslowa, pistolet strzałkowy, gruczoł jadowy, radio, samochód, zabawkę, przewody chirurgiczne. Jezu, jakie tu gówna potrzebuję. Nuke granat, czyli już nie musimy rozdostarczać tych rzeczy. Znaczy, to mi się odznaczy? Halo? Dzięks. 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 Dziś kebab. Dzięks. Ted, błotniaki wydostały się z magazynu i zmieniły całą placówkę w piekło. Prime mówi, że te cholerniki robią się coraz mądrzejsze. Ja pierdolę, ja dzisiaj jestem... Jak nie nagrywa człowiek przez trochę, to już tak mu ta płynność schodzi, nie? Bo ja na co dzień jestem przyjebany po prostu tutaj. Jak nagrywam odcinek, to się tak motywuje, żeby coś mówić normalnie. A na co dzień to właśnie tak, to ja tak, myśli wyprzedzają to co mówię i nie nadążam. Twierdzi, że mi odbiło, ale jak dla mnie to ktoś nam tu celował przykrza życie. Zwiedziliśmy tylu pomocników, że już nie wiem komu mogę ufać, nie wygląda to najlepiej. Chyba nie wyjdę stąd żywy i udałem, że to ty powinieneś dostać naszą kasę. Udało mi się ją całkiem nieźle ukryć na wypadek, gdyby coś tam... Myślałem, żeby któryś z kretynów się dobrał do niej. Więc dorzuciłem kilka niespodzianek, ale nic z tego nie mógł poradzić. Zacznij od mojego terminala, zreaguj się i zrób co chcesz. I zrób co ci każe. A jeśli zapomnisz hasło, to usiądź i napij się Nuke Coli, jeśli zrozumiesz co mam na myśli. Gdyby nie było takiego popytu na to przeklęte mięso, to bym wyszedł z tego bagna zanim wieś się rozeszła. Ta chciwość mnie zgubiła. I co, i teraz będę miał zaktualizowane zadanie? Coś? No kurwa. Ale jest mocna jest ta broń. Czy nasze zadanie się zaktualizowało? No właśnie kurwa nie, rozumiesz? Ja mam umieścić jakieś gówno gdzieś, gdzie nie mam zaznaczone tego co mam zrobić nawet. Tłumacz, ustaw obserwator na platformie rozrodczej? Gdzie jest, kurwa mać, platforma rozrodcza? Ty, a czemu ja tego nie sprawdzę na internecie? Ja też jestem jakiś... Dobra, widzowie, sprawa wygląda tak, że jeżeli dobrze rozumiem, muszę znaleźć po prostu jaja, a w nich dupnąć ten obserwator, którego prawdopodobnie już nawet nie mam ze sobą. Znając mnie. Oczy... Nie, jest. Ale jaja. No i generalnie to chodziło o to, żeby nie zabijać je, więc biec. Ale już spierdzieliłem akcję, więc zgaduję, że po prostu robimy coś w takim stylu. Idziemy tu? Nie. Ale już słyszę, że coś tu kurwa biegnie. A! I to. Miejsce rozrodu. O! Tutaj ma się bardzo łatwo ukryć urządzenie. Ukryj! Spierdalamy! Tam mówi, szybko uciekaj, bo wszystkie się zaczną zlatywać, coś takiego. Dobra, ty, to było łatwe w kurwy zadanie. Nie wiem, czemu tego nie sprawdziłem wcześniej. W sumie. Ale, no trochę ich zabiliśmy, pewnie nie dostajemy aż tyle tego rzeczy. Ale po prostu ja nie do końca, kurczę, rozumiałem, o co chodzi. Wiecie, jak ja dostałem mindfucka, jak mi gra nie pokazuje, co, gdzie mam iść, to... Ja już kurwa nie wiem, co się dzieje, nie? Typowym dzieciaczkiem, jeśli chodzi o gry komputerowe, wiesz. Jak ja widzę, że nie mam zaznaczone na mapie, to już mi się nie chce grać, nie? Nie jestem starym wyjadaczem starych gier, gdzie trzeba się domyślać. A w prawo, w lewo nie pokazuje, to znaczy, że nie mam tam iść i tyle. Tak to wygląda. Dobra, udało się, ty, misja zrobiona, o dziwo. Dobra, i nawet to nieźle zmontowałem, ty, nie marnie. 21 minut, misja zrobiona. Widzę, że teraz wszystko płynnie śmiga, więc możliwe, że trochę jeszcze... że jednak dłuższy będzie odcinek. Nie reaguje muzyczka? Czekajcie. Teraz nie mogę sobie przyciszyć i odciszyć muzyczki, muszę to robić w tym. Ło, ty! O! Dostałem coś. Czy nie? To chyba ta notatka, co już dostałem kiedyś. Dobra, idziemy do Moiry, czy jak ona tam ma. Siemalski. Udało mi się ustawić obserwatora, ale chyba długo nie zapomną moich odwiedzin. Didn't rile them up, did you? Because I'm not getting a very good signal from the observer. I think they buried it in the mud. Oh, I really hope that was just mud. Anyway, you saw them, at least a bit. What are your observations about them? To humanoidalne kraby? Legowiska są częściowo zatopione, więc promieniowanie im chyba nie przeszkadza. Są dość twarde na styku skorupu i łusek, ale to im nie pomoże. Easier to avoid them than to fight them, you mean? Sounds like a good idea. Shame it's apparently hard to do in their den. I wish we could have gotten more information, but this will have to do for the book. Ah, okay. Maybe they'll help you be sneakier next time. No. Okay, zróbmy te badanie urazów, żeby skończyć ten rozdział. Great. I never get to study anyone who's severely injured. Not without them crying to be fixed right away or trying to bleed out and all that. But obviously, you can handle a lot of abuse. So if I'm ever going to find a good example of human anatomy and injury resistance, it'd be you. Next time you get badly injured, return here so I can examine you before I heal you up. I mean, you're going to get yourself hurt anyway, right? Medycyna. O! Po co mam sobie robić krzywdę? Znam się na medycynie, potrafię ci to wyjaśnić. Nie wiem. A, mam medycynę. Tak, bo ja dałem w medycynę, bo wtedy... dziwne, że robimy te misje na końcu giereczki, a nie na początku, jak to powinniśmy robić. Ja się wyjątkowo kurwa zirytowałem, że nie wiem, o co chodzi z tym wskaźnikiem. Chyba koniec drugiego rozdziału badań, prawda? Correct as always. And your feedbacks really led to a very smartly written book. Maybe too smart for some folks, I worry. Of course, if the reader can't be bothered to understand something important as a book on how to stay alive, then what can we do, huh? And in case those readers blame you for their ignorance, here's your payment. 2 big boxes of ammo. Now, on to the next chapter. Chętnie zajmę się badaniem ostatniego. The last chapter is a bit more esoteric. It's about the survival of humanity as a whole and how to rebuild society. Jak najbardziej. Deep stuff, huh? We need to know how large settlements are formed, how to harness the old technology, and I'll need you to get ancient history from a nearby library. Okay. We're in the last stretch now, so let's finish it up strong. What's first? Badanie miejscowej historii wydaje się łatwe. Korzystanie ze starej technologii musi być interesujące. Mogę sprawdzić w bibliotece, może ktoś napisał już taką książkę. O, a to nawet niezły pomysł. Oh, that sure saved me a lot of time. But I bet their book wouldn't have anything about exploding mole rats, would it? Books are where the old world kept its knowledge, and libraries are where it kept the books. And there's supposed to be one in Arlington. See if it's still there, and if you can download records from its computer. Information dumps like those would be invaluable for rebuilding humanity. Co dostanę za wyprawę? The obvious answer would be a book, but I guess there might not be any left there, so how about I pay you with good old-fashioned caps? Who knows what you could buy with all those caps? It could be anything. It could even be a book. Okay, sprawdzę miejscową bibliotekę. The library should be in Old Arlington, not far from downtown. Dobra. See if you can download the. Mam nadzieję, że już tam byłem, nie mogę się teleportnąć. Can't get those, then even the card catalog would be useful. Any little piece of information could help the book, and thus humanity. Zastanawiam się nad twoimi eksperymentami. Mogę zadać osobiste pytanie? What would you like to know? Dlaczego zawsze pracujesz nad takimi dziwnymi pomysłami? Well, look around at the world we live in. It may be okay to you, but I've read about what it used to be like, and this wasn't it. So we all need something that keeps us going, despite all the terrible things around us. For me, it's things like this book. Ja zamieszany. To marnujesz swój talent pośród tych śmieci. It's not garbage, but don't be fooled. It is junk. It's just junk. To jest tak sklikłem, ale. Junk can be turned into all sorts of useful things. Albo mi mięśnie urosły, albo są strasznie napięte. Bo twarde. Twardniały może. A więc chcesz naprawić świat. Nie wiem, ludzka natura nie zmienia się aż tak, ale po co z książką, skoro możesz pomóc komuś naprawdę. A więc chcesz naprawić świat. No jest. Jakby każdy miał takie podejście jak ona, to nie byłoby syfu. Ale jestem mądry, mówię. Ja jestem zawsze dumny, jak rzucę takim. Wiesz, przemycę coś, ale w taki sprytny sposób, a nie, że tak powiem, wiesz. Wiesz co chodzi? Każdy może powiedzieć, że no nie wyrzucaj tego śmieci na ziemię, coś tam pierdoły jakieś takie. Prawda jest taka, że to wie, to wie, a takie mówienie to nie da rady, ale rzucisz taki i wiesz, no a, co ja pierdolę, jaki koniec, przecież my jeszcze do statku musimy iść i na nową mapę iść, zapomniałem o tym. Jeszcze jest jedna mapa do obładzania, zapomniałem kompletnie. Jaki koniec, panie Czesławie. No, ale jak rzucisz w takim odpowiednim momencie coś, to brzmi to ze 1000 razy lepiej. A, mam fajne bronie, w kurwa amo. Nie, lecimy, nie śpimy, jest gites, nie odzie jest. Ała. O, a to co? Drzwi do kanału, a tych nie, chyba nie chcemy, nie? Widzę wroga na 11. Widziałem wroga na 11. Kurwa, karabinkiem maszynowym na cipę. Czy ktoś tu pierdolnął, a to mu... O kurwa, mina. A, bo pod kontrolą. Dobra, na taką odległość karabinek maszynowy. Kurwa, mina! Znowu mina, ty, wyrzutnia rakiet. A, za ciężki jestem, za dużo rzeczy wziąłem. A nie mam tego? Nie ma w chemii tych takich do tego? Co to było? Patrzcie, ile mam rzeczy. Kurwa, na chuj mi 32 butelki whisky. Co? Po co ja wziąłem whisky? Kurwa, wszystko mogłem wziąć. Na co mi whisky? Nie zauważyłem tego, widzowie. Whisky sobie wziąłem. Ty, mam 500 życia. Powalone to jest. Stealth boje. Na chuj mi 18 stealth boi. Przecież odkładałem robactwo jeden. Dobra, wszystko się popierdoliło, ty. Nie miało tak być. No, bierzemy se psycho. Przysięgam, że tak nie miało być. Dobra, czy jest to tego do noszenia, jak to odlot? Ale po to odlot. To odlot był? Nie, to chyba nie. Nie, to chyba nie odlot. Coś na noszenie. Kurde, nie wiem. Dobra, fajnie, że... A, przecież my mamy takie cacuszki jak działało Tesla i tak dalej. To czym ja się martwię. O, to też mamy. To też jest dość precyzyjne, jeśli chodzi o strzelanie. Witam serdecznie. To fajnie wali tak w dół. Więc zauważyliście. Kurwa, no skąd ty strzelasz? A, stamtąd. Trzeba dobrze wymierzyć i fajnie takim rikosetem na plecy. Rzuca. To jest fajne. Dobra, tylko ja bym sobie to jeszcze ustalił. Rzutniar... A, zużyta. Okej. Okay. Działo test. Dobra, wszystko jest gites. Ja bym przeszukał gagatka. Granat, palec, super. Papiełochy. Strzelba bojowa, może nie. Tutaj... Big... O kurwa. Ja pierdolę, ty idziemy, jesteśmy. O, rakiety. No skąd ty strzelasz, cymbale? Ja cię nie widzę. Ale oszukista, dobra, raszujemy chłopa. O, pierślupę. Ale jesteśmy naprawdę mocni, mam mocny pancerz. Wydaje mi się, że chyba najlepszy w grze, nie? Może jeszcze na tamtej mapie będzie lepszy, ale wydaje mi się, że jest... Pancerz jest kurde siekiera. Pancerz wydaje mi się siekiera jest. No. Więc no trochę tego damage'u faktycznie już zadajemy. O ty, laki. Tu się coś dzieje, no badamy widzowie, chodźmy, już nie mamy co robić, teraz to takie już misje poboczne będą, więc... Kurwa, czemu mi laguje nagle? A i za dużo przeklinam, to zauważyłem. No dobra, otwieramy to. Będę to pokazywał chyba na odcinkach, co? Znaczy na pewno dzisiaj. Dalej, jak będę... Bo to nie ma chyba co tak... Czy jest, widzowie? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, czy... O kurwa. Ciężko mi powiedzieć, jak robię, w jakiej konwencji robić niestety te odcinki, z tego względu, że... To jest Fallout 3 i zdaję sobie sprawę, że wiele osób, jeśli chodzi o Fallouta 3, które to oglądają, mogą być też fanami właśnie takich, wiesz, chodzeniu po pustkowi i takich tam pierdół. Ale ja się i tak muszę cofnąć. I dlatego chcę zbadać to razem z wami, słuchajcie. Aha, za duże obciążenie, nie mogę. I słuchajcie, chcę badać oczywiście to z wami wszystko. Ale też zdaję sobie sprawę, że dużo młodszej widowni nie będzie chłonąć tak mocno od czegoś jak bardzo zmontowanych rzeczy. Ja zawsze się zastanawiam nad konwencją tych odcinków, natomiast na razie trzeba sobie porozkładać te wszystkie rzeczy, bo ja nie wiem, po chuj mam 32... Ty, a co ja? Co mam na drzwiach napisane? No ciężko powiedzieć. Porozkładam sobie te wszystkie rzeczy i widzimy się zaraz. No widzowie, dużo się zastanawiałem nad tą konwencją, nie wiem czy na tym skończyliśmy. W każdym razie musiałem zadupcać tu od nowa z buta, bo nie odkryłem żadnego miejsca. Ale przeszukałem tam z powrotem tego, odłożyłem wszystko z miodzio. Nie wiem, na chuj mi 32 whisky. Na co mi 32 whisky? 32 whisky? 32 butelki whisky chyba, no bardziej to brzmi jakoś... składnie. Gdzie w ogóle idziemy? Tutaj. Co to robiliśmy? Aha, archiwum biblioteki, coś tam tego owego. Zajrzyj do indeksu, a mogę też zbadać całą bibliotekę, ok. Biblioteka, mamy, faktycznie. Jest to biblioteka. Ok. Najemnik. Dobra, ja zmieniam sobie zawsze głośność wtedy, bo jestem strasznie trachliwym chłopcem. O, żartowałem. Co? Przecież tylko się rozglądam. A przecież ja więcej zrobiłem dla tych... Korzystam z tego, co uda mi się znaleźć. Dlaczego mam pani cokolwiek powiedzieć? Szukam zapisków z biblioteki. A, zakon słowa? A, to nie znam chyba, tak? Interesuje mnie to, powiedz mi więcej. My task here is to collect the written works of those who came before in order to supplement the Brotherhood archives at the Citadel. Czyli to tak. Although most of the pre-war books have been destroyed, there are a few that have survived, but finding a book in these ruins is difficult. I could have a million initiates to comb the ruins, and I'd still never come close to recovering every book that remains undamaged. I chcesz, żeby ci pomóc w gromadzeniu książek, tak? Precisely. The collected knowledge of a lost age is worth far more than any weapon. So, return here with any books that you find in good condition. I will compensate you for every volume that you bring me. Think on it and return when you have books to offer me. Mam dla ciebie przedwojenne książki. You have no such thing. I do not have time for this. Czyli po prostu muszę zbierać jakiekolwiek książki, wtedy jej to daję? Kurde, że ja nie zrobiłem tych misji wcześniej. To było kupę siana pewnie. Ze książek wszędzie były te książki. Co robisz w tej bibliotece? Okej. Dlaczego zbierasz książki? Everything from a child storybook to a detailed technical guide has value. By assembling and recording this knowledge, we scribes can analyze it and use it to further the goals of the Brotherhood, whatever our elder decides that those goals are, that is. Poczekaj, macie jakiś problem ze starszym? It is not my place to criticize Elder Lyons. All I will say to an outsider is that he is not a traditionalist. That is all. Okay. Czy pomożesz mi w uzyskaniu dostępu do bibliotecznego archiwum? The front desk computer has access to the card catalogs, but it appears that it's lost the connection to the main archives. Here's the password. Now you might be able to find the central computer further in there, but I'm afraid you'll have to do that without me. I'm a scholar, not a fighter. Okay. Dobra, to muszę już iść. Czas przyciszyć gierkę. No co widzowie, robię tak, to przynajmniej nie kłamię, co? O kurwa, ty, jaki ten, ukryty. Kurde, co jest z tą grą? Czemu są lagi? Znaczy u mnie, znaczy lagi, no 74 fps. Ale u mnie wygląda jak lagi. Szczególnie jak masz 144. Nowy członek, witaj bibliotece. Nowy członek, nowy członek. O, wejdź do katalogu. Wróć do Moiry? To wszystko? Co? Uwaga, przytrzymywalne 201 lat. Łe, naprawdę to wszystko, co mogę zrobić. W sensie nie muszę nic więcej, mam opcjonalne zadanie. Ale czy my chcemy robić opcjonalne zadanie? I ja wam odpowiem na to pytanie. Nie chcemy. Dlaczego? Bo to już i tak nie ma sensu, ja mam wszystko, co jest mi potrzebne, jeśli chodzi o zbieranie rzeczy. Mogę sobie, to są tragiczne rzeczy, jak widzicie, jakiś kurwa chiński pistolet w plastiku, więc nie potrzebne. Takie książki mogę je sprzedawać? Ach, jestem ciekaw tej, aż wezmę jedną. No, ale to tyle, to jakby idziemy zobaczyć, czy mogę jej to sprzedać i tyle. Tak z ciekawości. I wracamy do Moiry. Mam? A nie mam. To nie rozumiem, co ona chce. To nie jest Kumalski. Dobra, idziemy. Wracamy do Moiry, wracamy do Megatony. Prościutka misja. Podoba mi się ta misja. Prosta. Tamta też była prosta. Tylko po prostu mój mózg nie ogarnął, co tak można. Można przenieść, kliknąć, zodzi. Nie ogarnąłem tego. O kurwa, ty, nie chcę. Wyjdź. Trzeba poczekać. Do domu, do bazy. A to i tak muszę znowu muszę posegregować, czy jacyś zebrałem w tym czasie? Nie, chyba jedną książkę. To już nie ma co sobie kłopotu. Szukaj teraz tej książki. Trzeba się kimnąć do jakiejś 6. A jest 6. Kurde. To do której? Do 10? Taka ciekawostka, jak nie wiecie na przykład z angielskiego, to pymy, pamiętajcie, a my to znaczy, że rano, pymy to znaczy, że późno. Nie? Czyli druga, może być druga rano, nie? Czyli w nocy rano. Dzięki. A co dostałem? Nie wiem, co dostałem. Więc a my to rano, pymy to późno, nie? Może być druga, a my to znaczy druga rano, a pymy to 14. A 11 kapsli? Dzięki! Co ja odpierdalam, ty? Co ja robię, kurwa? Gdzie jestem, ty? Gdzie jestem? I kompletnie się zgubiłem, co ja robię? Tu idę? Dobrze idę? Rozwaliła mi łeb, ty. Nie wiem, ty, nigdy tu nie byłem. Pewnie byłem, na pewno byłem, ale... Tak, chyba... A tu idziemy. No i może być ciężko. Oła. Kurczę. Szkoda, że nie można sobie miasta kupić albo coś. Czy my jesteśmy legendą z tego miasta, Megatona. Nie wiem, co za zwyrol wysadza tą Megatonę, ty. Pewnie roju. Jakie się założy. Co? Udało mi się dostać na miejsce, ale biblioteka jest zniszczona. Skłam. Nie chcę, ty. Udało mi się sprawdzić w bibliotece, ale wszystko... Ale to wszystko. No. Kurde, to cipy ten poradnik będzie, ty. Jak ja tak po pół misji będę robić. Percepcja. Budynek wciąż stoi, ale książki uległy zniszczeniu. Budynek wciąż tam stoi, Brasa próbuje oczyścić teren. Może i dałoby się odzyskać więcej, ale mam trzymać ściub na kłódkę, więc kicha. Budynek wciąż tam jest, Brasa próbuje oczyścić teren. I guess everyone else is watching out for their precious guns, food, and loved ones first. No time for books. Still, it's good to know it's standing. Maybe I'll inspire someone to take care of the place. Have some caps as payment for that little. Tak, jakbyśmy to zbadali, bo my chcemy ten poradnik robić, nie? Więc powinniśmy robić na maksa, ale zróbmy. I want to find out the history of how a successful settlement like Rivet City got started. I've also got to do a section on working with old computer electronics. So there's some research to be done in the old Robco. And that'll be it for the last chapter. So, chciałbym się zająć Rivet City, bo wiem, gdzie to jest. Badanie miejscowej historii wydaje się łatwe. Korzystanie to. Don't be so sure. You'd be surprised how confused people get, even about important things. In this case, I'm talking about Rivet City. It's the most successful survivor settlement. My wiemy, jak powstała. No one here really knows how it started. Of course, that's why it's important to know how a place like that. Ty, a co z tym robotem? Spotkaliśmy go w końcu? Jak jest wygrzebywanie historii? You mean apart from making sure we don't repeat our tragic failures in a never-ending cavalcade of human pathos and suffering? Chyba spotkaliśmy, nie? A tak, ten chłop zlecił nam do tego, żeby go złapać. Tak, już pamiętam. Chyba tata. Oh, now I can't wait for what you find out down there. And check around to make sure you're hearing the real deal. Możemy tam jeszcze raz zajrzeć. Pomówmy o historii, chyba że już to zrobiłem. Skłam? No. You go right back and talk to those people and find out something so we can make sure. No to dobra. Idziemy, misja. Ola taśma usunięto. Co? Co mi usunięto? Ty 450 kapsli? Kurwa, czemu ja tych misji nie robiłem? Zapuśćcie, cofnięcie 450. Wow. Nieźle płacą. W tej megatonie. A wtedy jakbym wszystko wysadził, to nie ma tu misji nawet. Dobra, idziemy. Konkret, opis zadania, poznaj historię. A to tak. Kurwa, poznaj historię to jest dość ogólny napis. Ty. Gdzie to mi pokazuje, ty? Na dole mam z tą laską gadać? Możemy pogadać z laską. Siema. No, tośmy sobie pogada. A nie, to nie jest. To chyba mi pokazuje ten przycisk, co się wywoływało ten most. Prawda? Nie. Kurwa, nie wiem o co chodzi. Idziemy dalej, dobra. Myślę, że musimy pogadać sobie z tymi ludźmi. To jest klucz do naszego sukcesu. Znowu jest taka misja, w której nie ma zaznaczone że prawo, lewo i kurwa, już nie wiem co się dzieje, nie? Tak to jest, dobra. Rynek główny? Dobrze znam? Rynek jakiś? Ty. Kurwa, z 1000 razy tu byłem, a nigdy tutaj. Co jest? Nie, no ja jestem debilem jakimś. Ja tu nigdy nie byłem, co jest? Ty, nowe postacie. Shrapnel. Shrapnel. Mam ochotę kupić jakąś artylerię? Ty, wystaje z mojej... Tam gdzie opieram rękę, dostaję drut. Wow. O kurde ty, jaki to jest, rzeczy ma. Działko obrotowe. Granaty, grubas. Co to było grubas? Już zapomniałem. Kurwa, jakbym jeszcze scrolla nie miał. Muszę sobie kupić. A, na mini atomówę. No tak, widzowie. Jakby to wszystko nie było takie drogie, ja bym nie zostawił całego mojego dorobku z całej gry w tym, to bym na pewno wszystko kupił, ale... Amunicja, czy my chcemy amunicję kupić? Amunicja jest zawsze koksem. A tu można 6 miniatomówek kupić, to bierę to. 2000 kapsli? Już? Ja pierwszy super. Bankrutujemy widzowie. Dobra, bierę wszystko. A może wszystko to może nie, co? Może nie. Dobra, nie bierę wszystkiego jednak. Ale na pewno weźmiemy mi te do grubasa weźmiemy. Grubas? Coś jeszcze? Rozpróbować, nie. Ej, pistolet z tłumikiem fajny. Dobra, wszystko. Mogę ci coś sprzedać? No nie mam co. Chemię mogę ci sprzedać. Czy mogę zapytać się o historię Rivers? Okej, dzięki. Co wiesz na temat historii? Okej, ponoć jesteś w jakiejś miejskiej radzie? Bannon and Dr. Lee and I all meet on Monday mornings to talk about citywide issues. It's pretty informal. The council doesn't have much real power. Okej. Hello. Ted Strayer. Kurwa, jest dużo rzeczy do ukradnięcia. A, bo my możemy wszystkich rozpierdolić miniganem i sobie pobrać wszystko co chcemy. Ty, ale zajebisty pomysł ogólnie. Ale może nie róbmy tego. Mogę zapytać cię o historię Rivet City. Niestety. Na razie. Z tym gadaliśmy, z ochroną. Chief Harkness meets with Dr. Lee and Bannon to discuss security matters. It's a waste of a good Monday morning if you ask me. They should just let Chief Harkness call the shots. Historia? Brak. Ja to jest do tego. Warsztacik. Możemy tu coś porobić, na przykład pistolet strzałkowy, kluczeł jadowy, zabawkowy kolca. No to mi się nie chce. Trzeba powiedzieć, że ciekawe, czy ktoś to robi kiedyś, ale później się zastanawiałem, jak idiotycznie to brzmi. Oczywiście, że ktoś to kiedyś zrobił. Ubijmy interes. Pokaż mnie, co tu masz. Kwas. Nie chcę wydawać siana, nic więcej nie masz. Super historia. O. Czy Rivet City nie ma czasem więcej niż 200 lat? Well, yes, but it was hardly any place of importance until I arrived on the scene. That's all ancient history now. No one would ever care about it. If you insist on wasting your time on that, you could try that bartending old club down below Bell Bar. No to ja wiem, gdzie ten bar, tylko zanim tam dojdę, to już skończy mi się odcinek. Było minio. Super. Zaktualizowała nasze zadanie się? Sprawdziny źródła. Wróć do Moiry. Aj. O. Nie no, możemy pogadać tam, jeszcze się dowiemy kilku rzeczy ciekawych. Tylko teraz by się przydało wiedzieć, jak tam dotrzeć, bo ja niestety średnio z tym. Dlaczego to miejsce nazywa się Kabuzem Gary'ego? Great Cook? Dlaczego James Hargrave taki nieznośny? James's mom, Tammy, is a real bitch. She treats him like crap. I think it's because she drinks too much. Menu proszę. Okej, nic ciekawego, żarcie, po prostu. Czy ludzie z tego statku sprawiają ci jakieś problemy? You mean like hitting on me? No. Most of them are polite. Even the ones like Diego that I'd want to flirt with seem to ignore me. Ale z tej Diego jesteście zakochani. O, będziemy tym? Jak to się... niestety nie możesz zmusić mężczyzny. Jesteś kobietą, mówić go. Do żaby. Uuu. I mogę coś dla nich zrobić, tak? Mogę zapytać o historię Rivet City. Okej. Lepiej już pójdę, Angela. Spoko, loko. Ted. A, z tym już gadałem. Wow. 7? Dobra, teraz musimy się dostać do barmanki. Mogę sobie wziąć to za chwilkę, to biorę. Do barmanki, ale to już chyba sobie zrobię na swoim, na osobnym odcinku, wydaje mi się, bo to jest strasznie duże krążenie, żeby znaleźć tą barmankę, ale wydaje mi się, że widzimy się jutro. O kurde, ty, ja tu kiedyś byłem? Nie sądzę. Widzimy się jutro, słuchajcie widzowie, o godzinie 16. Znaczy ciekawe, że ja tu nigdy nie byłem i nie wszedłem tymi drzwiami. Jestem zawsze taką osobą, która zamiast iść tam, gdzie powinna iść, to idzie obok. Nie wiem, co ja powiedziałem właśnie, tak jakoś mam to. Capitol Society Preservation? No dobra, chyba tu. O kurwa, nie tu, żartowałem tej. Ty, jak nikt nie widzi? To wchodzimy jeszcze. Ostatnia rzecz, zobaczymy co tu jest. No to tylko wejść, to żadna zbrodnia, tak? Nie będziemy nic kraść przecież. Dawaj, pyk. Co tu jest? Tracę karmy jest. O kurwa, tej nie byłem tu. Czy byłem? Nie. Coś tu jest w ogóle? Jo, pierhuper, widzowy, ty. Ale tu akcja. Dobra, to jednak widzimy się jutro tutaj. Kolejna misja z Rivet City będzie. No, może też dowiemy się z tych po prostu. Z właśnie jakiejś terminali się dowiemy też rzeczy. Dobra, jutro. Godzina, słuchajcie, 16. Jak zawsze i codziennie te odcinki są, mam nadzieję. Nie zawsze się uda, bo czasem na przykład zmienię datę, źle wpiszę, albo i dam później dwa odcinki. O, tak różnie jest, wiecie. Czasem po prostu może nie wyjść, ale głównie to wydaje mi się, że było, że będzie przez ten cały rok. Będą cały rok odcinki. Tyle. Widzowie, do jutra 16. Trzymajcie się, zostawcie lajka, badnijcie na socjale. Cześć. No i klasyczny taniec na koniec i już można iść.